Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Szymon Kwasiuk. Kojarzycie mnie albo z manufaktury, albo z cieleśnicy 1835, czyli naszych cieleśnickich alkoholi. Znajdujemy się na terenie fabryki wódek gatunkowych w Cieleśnicy, a budynek, który za mną widzicie, jest to winiarnia. Jak wiecie, rozpoczęliśmy jej remont. Winiarnia jest budynkiem tak samo jak gorzelnia z 1923 roku. Przed wojną służyła jako rozlewnia wódek. Po wojnie, jak nazwa sama wskazuje, robiono tutaj wina. Wina owocowe, nie gronowe. Wina, niektórzy mówią, patykiem pisane, ale ogólnie posiadające bardzo dobrą opinię. Chcę was zabrać na wycieczkę po tym miejscu, zobaczyć, żebyście zobaczyli, na jakim etapie są prace, też co planujemy dla tego budynku. Zapraszam. Pierwsza część budynku, przybudówka, w której znajdowało się laboratorium, a będzie nasze biuro. Jak możecie zobaczyć w pomieszczeniu, oprócz tego, że mamy nowe ściany, jest też zrobiony nowy strop z deskowaniem, co prawda pokrycie jeszcze nie jest położone, ale w tym miesiącu już będziemy je kłaść. Zapraszam dalej.